Hej wszystkim, dzisiaj pogoda jest fantastyczna, ale to nie ona nas najbardziej interesuje, bo interesuje nas 7 rewelacyjnych pojedynków i dzisiaj mamy wielkie święto sportu walki Armia Fight Night, Minuta Energia, 8 edycja, zapraszam. Będziemy się dzisiaj docierać i ja w ogóle się stresuję, bo pierwszy raz też na żywo. Trochę jesteś zlęknięty, czy nie za bardzo? No zawsze przed pierwszym razem jest, prawda, dreszczyk ekscytacji. Jestem dreszczyk! Tak. Spokój, opanowanie, prawda, siła, koncentracja, elokwencja, erudycja. To wszystko ma dzisiaj być na miejscu. Maciek to zapewni, a ja będę płynął z tym nurtem i damy radę. Będzie dym! Jesteś luźne, głupie gadanie. Jesteś takich samych rozmiarów jak moja małżonka. I też Paulina. Tak, jest idealna. Wszyscy są zadowoleni, wojsko w obiekcie, w arenie, a mimo to jest pokojowo, radośnie, wesoło. Ręce, które będą dzisiaj robiły łomot. Tak, te ręce będą krzywdzić. Wiesz, to blondynek, to uśmieszy. Nie, taki ja jestem rudy ogólnie, no proszę zobaczyć. Nie, no taki może, nie wiem, może złoty bardziej. No. Złote dziecię. Wszędzie dużo krwi, potu, mężczyzn. No, przywidziany jestem, to nie pierwszy raz, ale każdy chwilę zawsze się stresuje, więc to jest normalne. Zaraz będziemy się przepalać i robota, wychodzimy do walki. Jestem po to, żeby było dodać, prawda, ducha walki, pogody. Kochani, zobaczcie, co się dzieje na galach MMA. Zamiast grzybobrania robi się rękawicobranie, leży wszystko spokojnie sobie. Takie prawdziwki polecam. Dobrze, świetnie. Fajny relaks przed kolejną moją walką. Woda się leje, lód się tutaj sypie. Jak się czujesz? Nie wiem, wszystko mnie boli. No to jest jeden z bardziej niecodziennych widoków tak naprawdę, kiedy widzimy klatkę, a w środku klatki rękawice bokserskie. Nietypowe, nie jest to rozwiązanie klasyczne dla sportów walki. Słuchajcie, jedni już skończyli swoje walki, jedni się nie zgadzają, drudzy się zgadzają z werdyktami. Jedni się szykują, dopiero zagrzewają do swojej walki, także takie tu mamy klimaty, tak? Jedni przed, drudzy po. No i tak to właśnie wygląda. Wasze zdrowie. Stawiałem wszystko na jedną kartę, tak? Wiedziałem, że mam przewagę fizyki. Chciałem to wykorzystać, myślę, że się udało. Obserwuję Patryka Kaczmarczyka, bo myślę, że ten chłopak ma potencjał, nie tylko sportowy. On u nas kilka razy gościł w oktagonie. Potrafił gdzieś te swoje wizyty, czy na Skype'ie, czy w studiu, wydaje mi się, fajnie obudować. Czasem mrugnął oczkiem, czasami potraktował to bardzo poważnie. Ja generalnie patrzę gdzieś na zawodnika w szerokim kontekście. Spoglądam od razu na potencjał sprzedażowy, marketingowy zawodnika i wydaje mi się, że Patryk ma. Walka wieczoru, no coś wspaniałego, naprawdę. Wielki szacunek, wielkie uznanie dla Adriana Kempy, bo to jest fighter, to on ma jaja ze stali, naprawdę. No to jest wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o charakter. A Kaczmarczyk, no on naprawdę jest przyszłością, on ma w sobie coś ekstra, ma taki błysk rzadko spotykany naprawdę, a on to ma. Finał, coś wspaniałego, no takie uśpienie do pozazdroszczenia, jeżeli chodzi o impet i o finish, który pokazał nam Patryk. No walka wieczoru, no... Totalna abstrakcja, to co się tam wydarzyło, te wszystkie emocje, no, te płacze, krzyki później kibiców Kempy, Kaczmarczyka na przemian. Pięknie ten scenariusz tej gali się faktycznie napisał. I muszę ulecieć, ponieważ Adrian Kempa się świadczy. A ty wiedziałeś o tych oświadczynach? Wiedziałem. Ja też wiedziałam. Jak na gorąco wrażenia i widzę, że szczęście no takie aż no bajeczne. Pięknie wrażenie, aż mi się chce płakać. Będziemy stopowali go, żeby nie odbijało mu w głowie. Mam nadzieję, że statuetka na za odkrycie roku już jest zaklepana. Najświęci bogowie się tego nie spodziewali. No i co, szacunek dla niego i no, wyciągamy wnioski, i bawimy się dalej w MMA. Gala Minotaur Energia Armia Fight Night 8 już za nami, dobiegła końca. Działo się naprawdę mnóstwo.
były wzloty, upadki, nawet były niespodzianki. No wszystko, czego można sobie zapragnąć na typowej gali mieszanych sportów walki. Ja już z Wami się żegnam i bardzo Wam dziękuję za to, że byliście teraz razem ze mną. Cześć!